Dobry wieczór Państwu witam serdecznie na kolejnej odsłonie naszego cyklu Cywilizacja na ławie oskarżonych. Dzisiejszy tytuł dzisiejszego spotkania jest, mam nadzieję, dostatecznie intrygujący. Czy Polska leży w mitel Europie? I to niemiecko, ta niemiecko brzmiąca nazwa usprawiedliwiona jest głównym tematem rozmowy, bo będziemy rozmawiać o książce, która właśnie ma taki tytuł: "Mittel Europa", "Mittel Europa. Mam tu ją ze sobą, która niedawno została ukazała się nakładem Instytutu Pileckiego. Książka, która jest klasyczną pozycją niemieckiej geopolityki i autorem jest bardzo wpływowy myśliciel i polityk niemiecki w swoim czasie Friedrich Naumann. A z nami jest, proszę Państwa, redaktor naukowy, inicjator tej, tej publikacji po przeszło 100 latach od, od napisania tej książki, pan profesor Grzegorz Kucharczyk który jest historykiem specjalizującym się w historii myśli politycznej XIX i XX wieku oraz historii Niemiec. Jest profesorem Instytutu Historii PAN, między innymi bo wiele funkcji pan, panie profesorze, posiada. Wymienię najważniejsze. Jest pan jeszcze pro, prorektorem Akademii Mienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, a także pracownikiem Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami. Imienia Instytutu Pileckiego. Pan profesor jest autorem wielu publikacji naukowych. Wymienię też dosłownie kilka tytułów: Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914, Długi w pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce w latach 1795-1918 i szczególnie mi imponująca wspaniała monografia Prusy pięć wieków, która ukazała się przed, przed dwoma laty. Naszym drugim gościem jest pan doktor Jakub Gortat, politolog, niemcoznawca, adiunkt w Zakładzie Niemcoznawstwa Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Pan doktor specjalizuje się w niemieckich i austriackich kulturach pamięci, szczególnie o narodowym socjalizmie w, tym, w tych krajach. Pan doktor jest autorem m.in. monografii Niemiecka polityka wobec ofiar wojny powietrznej. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli zaczniemy rozmawiać o książce Naumana o jej znaczeniu, zawartości, o koncepcji geopolitycznej Naumana, o tym, jak ona się ma. Do dzisiejszej sytuacji Polski, co ona ma wspólnego z dzisiejszą sytuacją w pol Polski, to chciałbym zacząć jednak od filmu, który, który był tak, taką przygrywką, takim preludium do, do naszej rozmowy. Trudno ten film zignorować. I on ma o tyle sens, że opowiada o początku wieku XX. Tytuł. Już zawiera datę 1901 rok, opowiada o faktycznie historycznych wydarzeniach, czyli szkolnym strajku dzieci z wrześni. I jest też ważnym filmem w dorobku Filipa Bajona, który wydaje mi się, spośród reżyserów polskich, szczególnie Dobrze nadaje się do ilustrowania naszego polskiego imaginarium związanego z, z Niemcami, z naszym stosunkiem, naszym, czyli polskim stosunkiem do, do Niemców, który jest taką mieszaniną z jednej strony fascynacji i z drugiej strony lęku. Bajon, który pochodzi sam z Poznańskiego, z Wielkopolski, ma takie korzenie, korzenie rodzinne, zrobił wiele filmów w których dotyka problemu niemieckiego. Można by wymienić jeszcze Magnata o, ro, o najważniejszym rodzie śląskim, Von Pless, Limuzyna Daimler-Benz, ale też chociażby takie filmy jak Aria dla Atlety. On, akcja tego filmu też rozgrywa się w tym imaginarium imperium habsburskiego, czasów, kiedy Galicja była austriacka. Więc generalnie w filmach Bajona widać takie napięcie, taką, taką właśnie dynamikę i... I to jest interesujące, to znaczy ja uważam, że można się w tych filmach przeglądać w jakimś sensie, y, odnajdując własne y, fascynacje, lęki, kompleksy y, cywilizacyjne, kulturowe, o których będziemy, będziemy dzisiaj mówić. Y, i, y, y, Fakt, że, że, że akcja tego filmu to jest rok 1901, czyli, czyli jeszcze przed I wojną światową, jest dobrym wprowadzeniem do, do yy, książki Naumana, która powstała w, w czasie I wojny światowej. Ponieważ stanowi w jakimś sensie tło czy kontrast do, yy, do yy, sytuacji, w której znalazły się Niemcy w I Wojnie Światowej walcząc, walcząc z Rosją. To jest, to jest ten moment, 1901 rok, to jest ten moment, w którym Otto von Bismarck, żelazny kanclerz już nie żyje od trzech czy czterech lat. Ale jego polityka jest kontynuowana. Jeżeli się mylę, to proszę, to proszę mnie poprawić. Czy możemy się zgodzić, że z takim, z takim stwierdzeniem, że główne zręby tej polityki, myśli politycznej Bismarka, która, która stała się w jakimś sensie testamentem politycznym dla elit wilhelmińskich Niemiec można sprowadzić do, do kilku elementów, czyli do, do tego, że wielkość Niemiec można zbudować tylko na sojuszu z Rosją i że budowanie tej osi politycznej Berlin-Moskwa jest jednym z głównych zadań polityki zagranicznej Niemiec. To jest jakby pierwszy, pierwsza taka taka obiegowa, taki obiegowy pogląd na temat tego testamentu politycznego Bismarcka. Kolejnym, kolejnym elementem jest pojęcie kultur kampu, któremu poświęcił pan, panie profesorze, bardzo wiele czasu, czyli, czyli walki o prymat plus Prus, Protestanckich Prus nad katolicką częścią Niemiec południową, no przede wszystkim Bawarią, ale nie tylko, co ma, ma znaczenie w relacjach polsko-niemieckich, ponieważ Polska, jak wiadomo, jest krajem katolickim, społeczeństwo polskie jest krajem katolickim, a więc kulturkamp, walka kulturowa z Polakami ma ten wymiar właśnie religijny również. No i drang na hostę, czyli poszukiwanie przestrzeni życiowej, tego Lebensraumu właśnie na wschodzie, kosztem słabszych tworów politycznych albo zupełnie niezorganizowanych politycznie jak jak Polacy na początku XX wieku. Czy, czy, czy ten obraz, ten zlepek takich właśnie obiegowych sądów, jest prawdziwy? I ewentualnie o jakie elementy należałoby go uzupełnić, charakteryzując właśnie sytuację polityczną Niemiec na w tym momencie, w którym, o którym opowiada film Bajona. Panie Profesorze. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tej rozmowie. Mam, mam to szczęście, że chyba drugi raz biorę udział w tym, w tym, w tym cyklu o cywilizacjach i Rzeczywiście y, można też nawiązać do daty pierwszego wydania książki Naumana, Mitteleuropa, to jest rok 1915, rok pierwszy, y, trwa pierwsza wojna światowa od sierpnia 1914 roku. Natomiast Niemcy hucznie, no nie, tak, nie tak, że tak powiem, z pełną celebrą, jakby to było w czasach pokoju, ale jednak obchodzą stulecie urodzin żelaznego kanclerza, który urodził się, Bismarck urodził się w 1815 roku. Czas wojenny był przeszkodą, żeby urządzić taką celebrę ogólnonarodową w pełnym wymiarze, ale jednak wspominano dziedzictwo Bismarka i teraz... Wprost nawiązując do pytania Pana doktora o, o to dziedzictwo, o to, jakie, jakie, jest, jakie jest tutaj zasadnicze myśli także dla swoich kontynuatorów, następców Bismarck przekazywał. Rzeczywiście aksjomatem polityki Bismarcka było to, aby utrzymywać z Rosją jak najdłużej, jak najlepsze relacje. Przy czym... Trzeba podkreślić, że Bismarck był w tym, w tym dziele kontynuatorem swoich poprzedników wielkich. Właściwie taki fundament pod to pruskie, pruskie spojrzenie na politykę, to znaczy na fundament wielkości Prus i potem warunek uzdatniający Prusy do zjednoczenia Niemiec, no to położył Fryderyk II w parę lat przed pierwszym rozbiorem. W roku 1764 on zawiera formalny sojusz z starycą Katarzyną II. Sojusz, który przetrwał 150 lat do wybuchu I wojny światowej. Przez te półtora wieku to, była, to, był, to był absolutny aksjomat projścia stacyrozon, czyli pruskiej racji stanu, żeby utrzymywać z Rosją jak najdłużej, jak najbardziej poprawne relacje. Bismarck już pod koniec swojego urzędowania, przypomnijmy, on skończył to urzędowanie jako kanclerz Rzeszy Niemieckiej, premier Prus w 1890 roku, on przestrzegał swoich następców, żeby robili wszystko, by uniknąć otwartej konfrontacji z Rosją, zbrojnej konfrontacji, ponieważ jak argumentował, jakikolwiek wynik tej konfrontacji, będzie, Rzesza Niemiecka będzie miała kłopoty. Bo jeżeli, bo jeżeli Niemcy tą wojnę z Rosją wygrają, no to zwiększą sobie jeszcze kłopot w postaci tak zwanej polenfrage, pollen, zagadnienia polskiego, z którym no, nie mogą sobie poradzić od rozbiorów. I teraz no, nabytki terytorialne, jakie Niemcy zyskają w wyniku zwycięskiej wojny z Rosją, no to będą w sposób konieczny ziemię Kolejne ziemie polskie, które wcześniej były pod władzą Rosji. No a z Korei, jeżeli ta wojna będzie dla Niemiec niekorzystna, no to jak mówił następca, jeden z następców Bismarcka na urzędzie kanclerza Niemiec w 1912 roku, kanclerz Teobald Bet, e, e, von Bettmann-Holweg powiedział taką, takie słynne zdanie, że do swojego ogrodnika, który go pytał, czy, czy mam sadzić nowe drzewa w posiadłości pod Berlinem, pana Kanclerza powiedział, nie ma sensu, bo i tak niedługo tu będą kozacy, rok 1912. To przekonanie Niemców, że rzeczywiście ten kolos rosyjski, on jest no, ciągle formalnie przyjaznym państwem, ale jednocześnie wielkim zagrożeniem. I temu towarzyszyła myśl wszystkich polityków przed Bismarkiem i po Bismarku, że. Aż do wybuchu I wojny światowej, że tym, tym, tym spoiwem, najtrwalszym spoiwem tych dobrych relacji między Berlinem a Petersburgiem, no to jest sprawa Polska. To znaczy utrzymywanie rozbiorowego status quo na ziemiach Polski. To jest, to jest warunek. Bismarck to sam wielokrotnie podkreślał warunek sine qua non w ogóle istnienia Prus a cóż dopiero mówić o, o utrzymaniu statusu mocarstwowego. Wielokrotnie on powracał do tego. Być może wielu z nas pamięta takie zdanie, które Otto von Bismarck jako poseł Pruski w Petersburgu napisał do swoje, w liście do swojej siostry w 1861 roku. Bicie w Polaków najmocniej jak się tylko da. Wilk nie jest temu winny, że jest wilkiem, ale trzeba go bić. I on to pisał te, te brutalne słowa pod wrażeniem tego, co widział nad newą, wtedy, a widział starania margrabiego Aleksandra wielopolskiego, aby uzyskać od Rosjan jakąś kwazję autonomię w królestwie polskim. Wtedy kierownik polityki zagranicznej Rosji, książę Aleksander Gorczakow rzeczywiście był, był, był skłonny namawiać cara i, i skutecznie namawiał cara, żeby rzeczywiście na te ustępstwa Rosja poszła, a z punktu widzenia Bismarcka to był wstęp do najczarniejszego scenariusza. A 100 lat wcześniej, mniej więcej 100 lat wcześniej Fryderyk II alarmował carycę Katarzynę, że Polacy próbują zreformować swoje państwo, bo to były reformy Sejmu Konwakacyjnego, czartoryskich u progu panowania Stanisława Augusta. I Fryderyk pisze, jeżeli Polakom uda się nawet ograniczyć liberum veto, to jest koniec Prus i koniec Rosji, ale koniec Prus. I to jest, to jest właśnie ten aksjomat, to jest ten aksjomat polityki poprzedników Bismarcka i jego kontynuatorów, a początek XX wieku, bo mówimy rok 1901, to jest inauguracja też takiej całej fazy no, ustawodawstwa wyjątkowego w Prusach. To znaczy Prusy wtedy rzeczywi znaczy rzeczywiście kruszy się wtedy to, co Prusy wielokrotnie podkreślały, czy elity pruskie podkreślały jako walor państwa pruskiego, że to jest resztat, że to jest państwo prawa, że to jest no jednak surowe, ale prawo jednakowe dla wszystkich. Otóż to prawo przestaje być jednakowe dla wszystkich. Ustawodawstwo wyjątkowe, które jest yy, yy, forsowane skutecznie w pruskim parlamencie, bo przypomnę Rzeszy Niemieckiej było tak, tej bismarkowskiej, że no oczywiście był Reichstag, Parlament Ogólnoniemiecki, ale też były te krajowe. Ten najważniejszy to był ten pruski Parlament Krajowy i tam, tam forsowano te ustawodawstwo wyjątkowe tylko dotyczące wschodnich prowincji Prus, czyli tych polskich prowincji, a więc na przykład te ustawy z 1907 roku, tak zwana ustawa kagańcowa, która ograniczała radykalnie posługiwanie się językiem polskim w przestrzeni publicznej, czy też ustawa o przymusowym wywłaszczaniu polskiej własności. Tak zwane rugi pruskie. Rugi pruskie to, to jeszcze, to jeszcze z, zaurzędowania Bismarka, ekspulsja, wyrzucanie Polaków z zaboru pruskiego, Polaków, którzy przybyli z zaboru rosyjskiego, no ale to była ojczyzna. A tutaj Bismarck rzeczywiście jest autorem, jest, forsuje projekt Komisji Kolonizacyjnej, która powstaje w 1886 roku, która no, jednak dysponując wielkim budżetem no ale mogła kupować tylko to, tylko te majątki, które były wystawiane na sprzedaż przez Polaków. Natomiast od 1908 roku już może przymusowo wywłaszczać, jeszcze za odszkodowaniem, ale tu już jest przymusowe wywłaszczanie polskiej własności. Krótko mówiąc, w ostatnich latach przed I wojną światową, rzeczywiście ta logika polityki Bismarcka jest przez jego kontynuatorów podtrzymywana, no i można powiedzieć, robią wszystko, żeby ten, ta, 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 ta zasadnicza linia Bismarka i jego poprzedników była podtrzymana. Z Rosją jak najdłużej, jak najlepsze relacje. Ja zakończę tylko taką przypomnieniem takiej symbolicznej sceny, kiedy 1 sierpnia 1914 roku ambasador Rzeszy Niemieckiej wręczał ministrowi spraw zagranicznych Rosji, Sazonowowi, notę o wypowiedzeniu wojny przez Niemcy Rosji, ponieważ Rosja nie przyjęła ultimatum o cofnięciu mobilizacji, więc Niemcy wypowiadają wojnę. To jeszcze w cywilizowanych warunkach się odbywa, więc nota jest przekazana w siedzibie Rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i po przekazaniu tej noty ambasador niemiecki wybuchnął płaczem i rzucił się szlachając w ramiona, swojego rosyjskiego, no, już nie partnera, który go czule przytulił i go pocieszał jak tylko mógł. No ale być może odreagowywał stres, a być może miał świadomość tego, że kończy się pewna epoka. No właśnie, można by zadać pytanie, dlaczego w PRL-u powstało tak wiele filmów, ten należy do, do, do tej właśnie grupy, film Bajona, w których... Pokazywało się Niemców w tych, w, tej, w tych najbrutalniejszych momentach, prawda? Zagomułki, ta, ta polityka, no krzyżacy, krzyżacy Aleksandra Forda są najbardziej prominentnym przykładem. Straszenia, ta polityka straszenia Polaków Niemcami miała to uzasadnienie, że wiadomo, kto mógł nas przed Niemcami obronić. Był to Związek Radziecki, oczywiście, prawda? Więc im im bardziej zależało naszym przywódcom komunistycznym, żeby, żebyśmy pokochali Związek Radziecki, tym, tym bardziej demoniczny obraz Niemca trzeba było na ekranie kina odmalować. Ale spróbujmy w takim razie, to, już to jest ostatni, ostatni wątek przed przejściem do książki Naumana, spróbujmy podsumować wydźwięk tego filmu, Panie Doktorze. No, czy, y, czy odnajduje, jest Pan świeżo po, po obejrzeniu, czy odnajduje Pan w nim jakieś y, elementy, które wskazują na jakąś y, taką intencję właśnie y, perswazyjną y, autora, bądź y, y, widać w tym filmie y, rodzaj zamówienia politycznego, które no, w roku 80. to już jest jakby inna epoka, Rządzi ekipa moczarowska, ale jest już po. Jesteśmy, że tak powiem, beneficjentami noje Ostpolitik Willy Brandta i kolejnych, kolejnych odsłon tej nowej polityki wobec, wobec Związku Sowieckiego. Jak pan w świetle. Tej wiedzy historycznej, którą przybliżył pan profesor na temat polityki Bismarka, czyta film Bajona? Myślę, że to raczej nie należy tego filmu interpretować jako zamówienia politycznego, ponieważ świadczy o tym bardzo no przynajmniej przynajmniej dwie możliwości interpretac interpretacji tego filmu. To znaczy możemy go odczytywać po pierwsze jako taką piękną opowieść o końcu dzieciństwa tak naprawdę. Mamy tutaj bohaterów zbiorowych, którzy są ukazani w przełomowym momencie e, zorganizowania buntu i mechanizmu rozpracowywania tego buntu przez urzędników państwowych. I jednocześnie taką piękną opowieść właśnie o dorastaniu, o pierwszych fascynacjach seksualnych nawet, Um, I później e, brutalny koniec tego dzieciństwa w, w, w symbolicznej scenie, e, kończącej cały film, cały film czyli, czyli rozstrzelaniu gęsi e, przez wojska pruskie. Przez tak, wojska... białe gęsi, czerwona krew, y, polska flaga. Tak, bardzo symbo symboliczny wydźwięk. I też e, przepięknie sfilmowany i pod względem dźwiękowym fascynująca muzyka z Lisława Szostaka która podkreśla tę dziecięcą niewinność, piękna scena, kiedy te dzieci oczekując na znak od Boga zasypiają. E, więc to jest taka pierwsza płaszczyzna, e, z perspektywy której można odczytywać ten film. A z drugiej, dosyć uniwersalne przesłanie, ponieważ właśnie to rozpracowywanie tego buntu, e, który jak się okazuje, które jak okazuje się takim e, e, całym procesem który trwa w swoim tempie, pojawiają się kolejni uczestnicy tego rozpracowywania, e, łamanie buntu tych dzieci poprzez i prośby, i groźby, i e, groźby w stosunku do rodziców, że rodzice zostaną pozbawieni pracy, e, taka strategia kija i marchewki. E, to jest pewna aluzja, którą można odczytywać w stosunku do ogólnie totalitaryzmów. E, Akurat dosłownie tydzień temu z, u, zdarzyło mi się obejrzeć współczesny film niemiecki pod tytułem Milcząca rewolucja. To jest film opowiadający też o podobnym strajku, w podobnej formie, ponieważ akcja tego filmu dzieje się w NRD w Berlinie Wschodnim w roku 1956, kiedy wybucha akurat rewolucja na Węgrzech. Tam jedna z klas również podejmuje taki milczący protest, w, chcąc uhonorować poległych bojowników w Budapeszcie. Ta klasa podejmuje taki strajk właśnie polegający na milczeniu. I też jest pokazany mechanizm rozpracowywania tego, tego, tego buntu różnych uczestników. Tam nawet nie potrzebne jest sztazji do tego, żeby, żeby opór złamać, ponieważ wystarczają nauczyciele i, kura, i, i kuratorka. I podobnie w tym filmie Bajona, który przecież powstał dużo wcześniej i w dużo innych okolicznościach, um, poka pokazanie tego mechanizmu, kiedy jest łamany opór, stopniowo, systematycznie, i wspaniały, wspaniały, wspaniały styl tego filmu, który podkreśla ten, 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 ten proces. Tak więc, wracając do, do, do pytania, które pan zadał, nie wydaje mi się, że to jest zamówienie polityczne. Tym bardziej, że znając Bayona i to, co nakręcił rok później, tak? muzyna Daimler-Benz, to jest film, który na tyle wzburzył ówczesnych cenzorów, że stał się tak zwanym pułkownikiem. Czyli został odłożony na półkę i, i, i doczekał się swojej premiery dopiero kilka lat później. Ponieważ no, wówczas Bajon zaproponował takie motywy, e, nawiązania do takich motywów, które wówczas były dla władzy nieakceptowalne, czyli istnienie pi pi piątej kolumny wśród Polaków e, w przededniu II wojny światowej, e, czy otwarty antysemityzm, młodzieży wówczas no to wówczas nie przeszło, nie, nie przeszło pomyślnie e, e, cenzury, tak więc wydaje mi się, że, że, że Bayon jest na tyle nie, niezależnym twórcą, że że, że w tych kategoriach bym tego nie, nie odczytywał. Znaczy, pan pan nie, 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 niepotrzebnie stara się bronić bajona przede mną. Bo wiadomo, jak się robiło filmy w PRL-u. Działało się w pewnych określonych ramach, więc trzeba było oddać cesarzowi co cesarskie. Tym. tym tym cesarskim, była ogólna narracja, taka czytankowa, podręcznikowa. Właśnie mieliśmy tych swoich świętych drzymałe, właśnie dzieci z Wrześni. Sam, sam pamiętam to ze szkoły jeszcze prl -owskiej. Więc, że tak powiem, na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza, prawda? A te wątki, które pan, pan wydobył, czyli, czyli zaszyfrowaną opowieść o totalitaryzmie. Tutaj można podać przykład filmu Niepokoje wychowanka Terlesa Schlendorfa, który też opowiada o sytuacji jeszcze sprzed I wojny światowej, a jest jakąś taką prefiguracją ta, ta cała sytuacja społeczna w szkole niemieckiej stanowi prefigurację społeczeństwa totalitarnego czy autorytarnego, więc Szlendorf używa tekstu Muzila do tego, żeby uderzyć się w piersi jako Niemiec. Tutaj wydaje mi się, że jest podobny zabieg. Z drugiej strony to o czym, o czym Pan mówi, można podstawić pod demonicznego bistę właśnie ubeków z perelowskich którzy stosowali bardzo podobne metody parę lat później w strajkach szkolnych w Polsce dzieci broniły krzyży w stanie wojennym prawda i służba bezpieczeństwa stosowała podobne metody to jest wszystko to jest wszystko jasne chodzi mi tylko o to czy, czy, czy dostrzega pan że tak powiem, z punktu widzenia histo historyka, jakieś elementy, które tutaj w tej opowieści budzą wątpliwości, czy, czy to się generalnie rzecz biorąc, zgadza z, z naszą dzisiejszą wiedzą o, o tym, jak wyglądał ten strajk i jak wyglądały relacje polsko-niemieckie w tamtym, tamtym momencie, przed pierwszą wojną światową. Rozumiem, że nie znalazł pan chyba, chyba że pan chciałby coś dodać? Większych nieścisłości nie znajduję na pierwszy rzut oka. Na pewno z tego co wiem, film nie dotyczy tego pierwszego głównego strajku, który, który rozpoczął całą, całą akcję, tylko trochę wy, wydarzenia jakby tuż, tuż po nim. I, i, i po tego strajku. Natomiast no, jest to film fabularny, tak? więc nie oczekujmy Oczywiście. też od niego, żeby, żeby w pełni dokumentalnie starał się odworowywać rzeczywistość tamtych lat. Tym bardziej, że jest to bardzo poetycki film fabularny, więc też ma, ma rządzi się swoimi prawami. Oczywiście. Wybucha pierwsza wojna światowa, Niemcy wypowiadają wojnę Rosji, w związku z tym ta polityka. Bismarka, czy testament polityczny Bismarcka nie może być kontynuowany? Prawda? Powstaje potrzeba wypracowania jakiejś nowej koncepcji politycznej, w której ma się wizję rozwoju Niemiec jako potęgi europejskiej, która nie opierałaby się na tym duopolu niemiecko-rosyjskim i w konsekwencji, która też inaczej projektowałaby relacje Niemiec. Z narodami, bo nie państwami, ale narodami, które są, że tak powiem, w tej strefie buforowej pomiędzy Niemcami a Rosją. Czy tak można odczytać genezę książki Naumana? Z pewnością jest to ważny ważne fragment tej genezy. Tak, taka refleksja mi przyszła teraz, że książkę Naumana i jego wizję którą on tam zawarł, można potraktować jako swego, swojego rodzaju ucieczkę, czy próbę ucieczki do przodu Niemiec w sytuacji, kiedy zawalił się paradygmat frederycjańsko-bismarkowski, to znaczy utrzymywania dobrych relacji z Rosją. Jak się okazuje, to jest chyba taka prawidłowość, że w niemieckiej kulturze politycznej, że jeżeli Niemcy właśnie widząc klęskę swojej takiej czy innej polityki wschodniej, próbują uciekać do przodu i zawsze elementem tej ucieczki do przodu jest jakaś tam Europa. Wtedy to była mitel Europa, dzisiaj słyszymy o tym, że Niemcy muszą wziąć większą odpowiedzialność za Europę. Już no całą Europę, nie tak tylko dalej, No tak, tak, ale zawsze Europa gdzieś tam się pojawia. Tutaj mówimy o Mitel Europie, Mitel Europa dosłownie Europa Środkowa, ale ta książka, trzeba powiedzieć, po pierwsze, ona stała się bardzo szybko bestsellerem. Badacze już dawno stwierdzili, zajmujący się popularnością książek czy bestsellerami w ostatnich latach Rzeszy Wilhelmińskiej, że Mitteleuropa Naumana zajmowała drugie miejsce po Gedanken und Erinnerungen, czyli wspomnieniach Ottona von Bismarka. To tak a propos też tej kwestii, którą, którą wcześniej poruszaliśmy. I rzeczywiście Naumann przedstawia wizję, przedstawia koncepcję, ja uważam, bardzo nowoczesną, wychodzącą, czy właśnie wyprzedzającą znacznie swoje czasy, ponieważ on z jednej strony jest kontynuatorem tego dziedzictwa niemieckiej polityki wobec Europy Środkowej i Wschodniej, czy też zwłaszcza wobec nas. Kiedy to, to, tym słowem kluczem w tej polityce była kultura. Tak jak pan doktor wspomniał, ja właśnie też dzięki inicjatywie Narodowego Centrum Kultury i wtedy jeszcze związanego z, tym, z tą instytucją pana doktora, brałem udział w projekcie pod tytułem Niemieckie wojny kulturowe, znaczy no w tym przypadku niemieckie wojny kulturowe, wojny kulturowe przeciw Polsce. I tam rzeczywiście od XVIII wieku, od rozbiorów do wieku XX, słowo kultura przewija się w różnych konfiguracjach. Kultur tregerstwo, kultur politik, kultur -kampf, ale ciągle mamy słowo kultura. Krótko to jest mówiąc, dziedzictwo Kanta, prawda? Tak, w sensie. tak. I ten Kant pojawia się także u, u Friedricha Naumana. Ale teza Naumana jest taka. Yy, Wielka Wojna, czyli I wojna światowa, wytworzyła w Europie Środkowej nowy środkowoeuropejski typ człowieka. On tak pisze. I teraz ten zasadniczy problem i wyzwanie dla Niemiec polega na tym, żeby dać temu środkowoeuropejskiemu typowi człowieka pewną matrycę kulturową, ramy, wzorzec kultury, który miał determinować no, zachowanie tego człowieka. A jakie miejsce nasze, Polaków, w, tym, w, tym, w tej całej koncepcji? Otóż i teraz nawiązując do tej brutalności z czasów strajku dzieci wrześnierskich, wozu utrzymały i tego, co ustaw kagańcowych. Otóż Naumann mówi, że przede wszystkim Niemcy muszą zrezygnować z germanizacji Polaków. Odejść od polityki właśnie w stylu bismarkowskim. No ale. Właściwie ta koncepcja, o której Naumann pisze, sprowadza się do tego, że my was nie będziemy germanizować, tylko my wam narzucimy siatkę pojęć, zasób słów, którymi wy będziecie opisywać samych siebie i świat, który was otacza. Ponieważ Naumann mówi, że tą matrycą kulturową dla środkowoeuropejskiego typu człowieka powinna być niemiecka filozofia idealistyczna. Kant, właśnie. On w kolejnych pismach, w trakcie pierwszej wojny światowej będzie pisał, będzie używać takiej frazy, że chodzi o to, żeby Polacy przestali być dziećmi romantyków, a stali się dziećmi Kanta. Ja chciałbym przypomnieć tylko, że Immanuel Kant w roku, w którym napisał traktat o wiecznym pokoju, 1795 rok, to jest jak wiemy trzeci rozbiór Polski też i on po tym trzecim rozbiorze pisze, że no bardzo dobrze się stało, że Polska została ostatecznie zniszczona, ponieważ wreszcie Polacy e, e, oduczą się swojej barbarzyńskiej wolności pod rządami tego świeconego państwa wychowawcy, czyli Prus. Immanuel Kant, mistrz, który miał być no, współautorem tej, tej, tej formy kulturowej, w której miała być tworzona cała Europa, Środkowa, czyli nie będziemy was germanizować, ale my was nauczymy, jak należy myśleć, bo czym jest filozofia? No właśnie tym. I to jest właśnie, nowoczesne, nowoczesne podejście, podejście Naumana, plus to, że już w tej takiej materii stricte politycznej ta cała koncepcja mitel Europy sprowadzała się do tego, że cóż, no Polacy mają prawo mieć własne szkoły, mają prawo mieć nawet własne uniwersytety politechniki a nawet własną armię i państwo tylko że to wszystko miało być służebne wobec nadrzędnych interesów Rzeszy niemieckiej. Krótko mówiąc to w Berlinie miano decydować o skali, tempie i kierunkach rozwoju Polski. Czyli mówiąc dzisiejszym językiem taki szklany sufit nałożony na Polskę, przy czym no właśnie jeżeli my dzisiaj zastanawiamy się czy Polska leży w Mitteleuropie Trzeba zdefiniować ten, ten pierwszy rzeczownik, bo jeżeli Naumann, jeżeli elity niemieckie w czasie I wojny światowej używają słowa Polska, to myślą Królestwo Kongresowe, Królestwo Polskie minus Heumszczyzna, którą trzeba oddać Ukrainie za obietnicę zboża i minus tak zwany pas graniczny, czyli... Czyli te, te zachodnie połacie i północne kongresówki, które miały być z przyczyn tak zwanych strategicznych anektowane przez Niemcy. Czyli krótko mówiąc, gdzieś kilkanaście powiatów w rejonie środkowej Wisły, tak ta Polska miała wyglądać w tej Europie. A czym jest Mitteleuropa? No to jest właśnie domena przewagi kulturowej niemieckiej. Czy Polska leży w Europie? Mając na względzie te definicje, które podałem wcześniej, według Naumana jak najbardziej powinna leżeć? W sensie geograficznym to jest to, co dzisiaj nazywa się pomostem bałtycko-czarnomorskim czyli przestrzeń. Pomiędzy Imperium Rosyjskim a Rzeszą Niemiecką, od Bałtyku do Morza Czarnego, mniej więcej, tak? Tak, tak. On definiował geograficznie Europę Środkową, właśnie oko obszar między trzema morzami Bałtyckim, Morzem Czarnym i Adriatyckim. No i no właśnie tutaj przede wszystkim wszystkie inne aspekty niemieckiej dominacji, w tym także dominacja gospodarcza, o której on pisał, miała być konsekwencją, miała być skutkiem. Tej zasadniczej dominacji w sferze kultury, w sferze pojęć, szeroko rozumianej kultury. On, on ją definiował przede wszystkim przez pryzmat niemieckiej filozofii idealistycznej. No, czasy się zmieniają, minęło ponad 100 lat od opublikowania pierwszego wydania Mitel Europy. No ale oczywiście ja także sygnalizowałem to we wstępie do książki którą tutaj trzeba podkreślić rzeczywiście dzięki, dzięki pracy wydawnictwa Instytutu Pileckiego mamy po raz pierwszy pełne polskie wydanie Mitel Europy. No, zachęcałem do refleksji na tym, żeby zastanowić się, ile z tego zostało? Czy czasem nie mamy. No zaraz, zaraz o tym porozmawiamy. Ja jeszcze, jeszcze chciałem jakby wrócić do. Do, do, samej, do samej książki, jakby do, do materii książki, żeby państwu, którzy nie znacie tej pozycji, chociaż oczywiście zachęcamy do, do, do zapoznania się bliższego, żeby przybliżyć treść. Nauman, jak wiadomo, trw, kiedy pisze książkę Trwa wojna, kwestia Polska, on pisze, że powinna być centralnym w ogóle punktem tej książki, ale jest zbyt dużo niewiadomych, żeby, żeby więc zbyt wiele różnych możliwych scenariuszy może się zrealizować. Więc to byłoby takie gdybanie, więc jakby odsuwa od siebie te pokusę pisania szczegółowego o Polsce, ale pojawia się tam zdanie takie, że odrodzenie Polski stanowi najsilniejszy bodziec powstania mitel Europy. Dlaczego on tak, tak, to, tak to widział? Dlaczego właśnie odrodzenie Polski, tej okrojonej Polski, bo on mówi Galicji, Austria nie odda, Prusy też wątpi, żeby, żeby oddały Wielkopolskę, no więc ta okrojona Polska, kiedy, kiedy się pojawi kosztem, kosztem Rosji, będzie najsilniejszym bodźcem powstania mitel Europy. Dlaczego przypisuje Polsce taką ważną rolę? Po pierwsze należy zwrócić uwagę na moment, w którym ta książka ukazała się. Rok 1915 to jest przełom na froncie wschodnim. Na froncie wschodnim w czasie I wojny światowej mamy do czynienia z wojną ruchomą, w przeciwieństwie do tej wojny w Okopach na froncie zachodnim. Wiosną i latem 1915 roku mocarstwa centralne, a więc Niemcy i Austro-Węgry przeprowadzają, ale głównie Niemcy, bo już w tym duecie Niemcy tak naprawdę jako jedyna potęga się liczą, przeprowadzają udaną ofensywę przeciwko Rosji. Front zatrzymuje się jesienią 1915 roku mniej więcej na linii Ćwiny, Bagien Poleckich i Wołynia. Krótko mówiąc, zdecydowana większość ziem dawnej Rzeczypospolitej jest pod rządami mocarstw centralnych i w tym duecie Niemcy, Austro-Węgry, tak jak mówię, Berlin już wtedy, to, to rzeczywiście ta przewaga militarna, gospodarcza, demograficzna jest po stronie Niemiec zdecydowanie i oni będą, oni będą decydować. W sierpniu 1915 roku wojska niemieckie zajmują Warszawę. Jest ustanowiona administracja okupacyjna w tej części kongresówki, którą mają Niemcy, bo osobna będzie w Lublinie. Zarządzana przez Austro-Węgry. I generał Besseller, który udaje się z misją bycia szefem tej administracji okupacyjnej, dostaje od kanclerza Rzeszy Niemieckiej jasne polecenie: Twoim celem, czy celem administracji okupacyjnej niemieckiej jest doprowadzenie dosłownie do zewnętrznego i wewnętrznego oderwania Polaków od Rosji. I w tym świetle należy odczytywać decyzję. Decyzje Beselera, chociażby o, o, tym, o inauguracji inauguracji polskiego uniwersytetu w Warszawie i polskiej politechniki w Warszawie, wielka manifestacja, zezwolona przez Beselera 3 maja 1916 roku, ponad 100 tysięcy Polaków w centrum Warszawy pod biało-czerwonymi flagami manifestuje z okazji kolejnej rocznicy Ustawy Rządowej. No i to, to, to ma być ten mechanizm właśnie odrywania zewnętrznego i wewnętrznego. No ale zwieńczeniem tej polityki jest akt 5 listopada 2016 roku i bardzo szybko okazało się, że to ma właśnie służyć realizacji tego nadrzędnego celu, jakim było właśnie wykorzystanie Polaków. Bo krótko po akcie 5 listopada jest odezwa o werbunku do... Do, 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 do armii, która miała walczyć w wiecznym sojuszu z Niemcami. Mi, mięso armatnie do Werdeu jechało. Tak, bo wtedy wyrwy w armii niemieckiej stają się coraz większe po ciężkich bitwach materiałowych na froncie zachodnim. Sztabowcy niemieccy liczą na ponad 300 tysięcy polskich ochotników, którzy będą walczyć u boku Rzeszy Niemieckiej. Nic z tego nie wyszło. I i to jest właśnie to jest część odpowiedzi na to pytanie, dlaczego Polska była, była tak ważna w tej koncepcji mitel Europy, ale właśnie Polska tak zdefiniowana, tak bardzo wąsko zdefiniowana. I tutaj synonimem tej Polski, zresztą przez Niemców używanym w okresie I wojny światowej, to był Bufersztat, czyli państwo buforowe, Bufor. To, miał, to, miała, to miało to, to miał być ten, ta, ta zasadnicza funkcja Polski w strategii mitel Europy. I przez to ta Mittele Europa miała funkcjonować, ponieważ w sensie globalnym tak skonstruowana Mittele Europa, o tym pisze Nauman i ci, którzy go naśladowali, to miało być taka, takie narzędzie globalnej gry Niemiec przeciwko blokowi anglosaskiemu z jednej strony i przeciwko Rosji z drugiej strony, bo Rosja miała być odepchnięta na wschód, ale jednak z Rosją trzeba było stale się liczyć o tym, Naumann Nauman nie skreśla Rosji całkowicie, on się z nią liczy, no bo w ogóle musimy pamiętać o tym, że akurat w czasie I wojny światowej ta imperialna koncepcja niemiecka, bo tym właśnie jest koncepcja Mitteleuropy, nie operowała właśnie tak jak było w czasie II wojny światowej takimi słowami jak eksterminacja, ludobójstwo, tylko raczej wpływ i kontrola. To miało być wpływanie i kontrolowanie różnych procesów, które w Mitteleuropie, tak skonstruowanej przez Niemcy, miały się dokonywać. Nie na sposób ludobójczy, tylko na sposób soft power, stricte imperialny. Soft power, czytaj, prymat niemieckiej filozofii idealistycznej jako pewne hasło, prymatu kulturowego, a z drugiej strony, jak popatrzymy chociażby na administrację okupacyjną niemiecką, nie w kongresówce, tylko na tych ziemiach litewsko-białoruskich w dawnej Rzeczypospolitej, a więc Oberost, no to Niemcy wtedy w atak I Wojny Światowej rozgrywali to według starej zasady dividet impera, to znaczy z jednej strony na przykład upośledzano, to znaczy nie, nie dawano możliwości rozwoju polskich szkół, a z drugiej strony w tym samym czasie rozwijano czy pomagano rozwijać szkolnictwo litewskie, białoruskie, w myśl zasady, że no właśnie... Opiera się mniejszość. Tak, my będziemy tutaj rozgrywać ten cały chaos narodowościowy, występować jako ta siła porządkująca i temperująca oczywiście imperializm Polski. Pan już dotknął tego, te, tej kwestii mówiąc o, o kancie, ale chciałbym jakby pochylić się na tym głębiej. Ta książka jest nie, 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 nie tylko taką artykulacją interesu narodowego niemieckiego, pragmatycznego, wiadomo, centrum potrzebuje peryferii, centrum gospodarcze, ekonomiczne, polityczne potrzebuje tych, tych prowincji, które będą tanią siłę roboczą, czy surowce dostarczały, czy mięso armatnie właśnie. Ale w tej książce jest obecne też moim zdaniem takie głębokie przekonanie autora o tym, że Niemcy mają wyjątkową pozycję w Europie, i z tą poz wyjątkową pozycją wiąże się też wyjątkowa odpowiedzialność i misja, którą mają, mają do spełnienia. Na czym, na czym polega ta wyjątkowość Niemców według Naumana? Popularność tej książki dowodzi, że, że, że to rozumowanie znajdowało rezonans wśród, wśród czytelników. Więc na czym polega wyjątkowość Niemców i, 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 i ich misja? I jaki ma to związek z, z tym, czym, co on nazywa systemem pracy, który, który Niemcy odkryli i i, I pielęgnowali w przeciwieństwie na przykład do Anglosasów. Anglo Tam jest taki opis na przykład jego wizyty w porcie londyńskim. Londyn, stolica największego imperium światowego, imperium brytyjskiego, tego imperium, które, z którym Niemcy rywalizują. I on mówi: No, pod względem tonażu, Londyn ciągle przewyższa Hamburg, ale to Hamburg. Y, y, organizacja portu w Hamburgu jest wyrazem nowoczesności, tego, co jest przyszłością organizacji pracy. I to właśnie my, Niemcy, nauczymy świat, jak się powinno pracować. Y, y, więc, panie profesorze, na czym polega ta wyjątkowość? Na czym polega misja i czym jest ten system pracy? Niemcy idą swoją drogą. Tak, w największym skrócie można odpowiedzieć na to pytanie. Idą swoją lepszą od wszystkich drogą. I książkę Naumana i, i, i te, te, te jego poglądy, zawarte, na, opisane na kartach tej książki, można potraktować jako ważny głos w toczącej się od sierpnia 1914 roku, od wybuchu I wojny światowej w, wśród niemieckich elit politycznych, ale też kulturowych, takiej ożywionej dyskusji, albo inaczej przekonania o tym, że Niemcy, nie tylko są otoczone przez wrogie bloki polityczno-wojskowe, no bo Antanta, przypomnijmy, na początku I wojny światowej, Antanta to nie są tylko mocarstwa zachodnie, Francja, Wielka Brytania, ale na wschodzie jest to Rosja, to jest ten sojusz. Stany Zjednoczone wejdą do wojny dopiero w 1917 roku. Ale to jest główna teza. Niemcy są otoczone w sensie kulturowym przez wrogie im i nikt nie miał co do tego tam wątpliwości w Niemczech gorsze jakościowo niżej niż stojące tak. tak niżej stojące no bo pisze się o perfidnym albionie pisze się o galijskiej lekkomyślności i pisze się oczywiście o słowiańskim barbarzyństwie czytaj Rosji przede wszystkim i w środku są Niemcy gdzie wszystko jest lepsze nawet nawet militaryzm niemiecki, jak piszą różni komentatorzy, jest lepszy, bo to jest militaryzm moralny, gesinnungsmilitaryzmus. I organizacja społeczna i gospodarcza też jest lepsza. No bo my Niemcy nie gonimy za, tak bezwzględnie za zyskami, jak robią to właśnie ci, ci, ci którzy są właścicielami, czy zarządzają tym perfidnym Albionem. Tylko my uwzględniamy też kwestie społeczne. My uwzględniamy oprócz efektywności efektywności gospodarczej, no właśnie to, że to ma być wbudowane w całą tkankę społeczną. No krótko mówiąc, jest to coś innego, coś lepszego. Dlaczego? No, Naumann o tym pisze też w, innym, w innej części, w innym fragmencie swojej książki, ponieważ to niemiecki system organizacji społecznej i gospodarczej. Tak naprawdę jest taki dobry, ponieważ jest, jest emanacją właśnie założeń niemieckiej filozofii idealistycznej. Czyli upraszczając nieco, dokonując pewnego skrótu, można powiedzieć, że prawdziwymi założycielami wspaniałego portu w Hamburgu był Immanuel Kant, Kant i Georg Wilhelm Hegel, w tym idąc tr tropem rozumowania Naumana. I teraz on w oryginale pisze, że mitel Europa będzie charakteryzować się, on używa takiego. Określenia Wirtschaftskonfession, to znaczy dosłownie wyznanie gospodarcze, które będzie wzorowane na tym Deutsche Wirtschaftskonfession, na tym niemieckim wyznaniu gospodarczym, czyli pewnym typie gospodarki, ale tu nie tylko chodzi o stricte ekonomiczne kwestie, bo sam wyraz, właśnie te konfession, on jak gdyby zakłada w dużym stopniu też kwestie kulturowe, czy nawet można powiedzieć duchowe. U Naumana to jest. To jest pewna całość i on w tym sensie jest, no, odzwierciedla też ten klimat epoki w, Niemiec, w Niemczech. To znaczy, on, że, że wielu, wielu no, znaczących ludzi niemieckiej kultury, od chociażby Tomasz Mann, uważali, że Niemcy toczą, pierwszą, toczą tą wielką wojnę o znacznie większe cele niż tylko obrona niemieckiego stanu posiadania w Alzacji lotaryngii, o wiele większe cele niż poszerzenie granic na wschodzie, bo toczą wojnę. Ta wojna jest o kulturę, a szlak wytyczyły Niemcy. I całe szczęście środkowy, środkowy, środkowej Europy polega na tym, że ona będzie beneficjentem tej, tej odrębnej, lepszej drogi niemieckiej. Czyli da się pozwoli się skolonizować i będzie wdzięczna za to. Tak, powinna być wdzięczna swojemu wielkiemu bratu, bo to dla jej dobra będzie narzucona właśnie to, to, co kształtuje zawsze kulturę, czyli właśnie siatka pojęć, jak siebie sami opisujemy, jak swój świat opisujemy. Czytaj filozofia, bo tą filozofię, wzorzec tej filozofii będzie szedł z Niemiec. My was nie będziemy germanizować, natomiast sprawimy, że w sensie kulturowym wy będziecie tacy sami jak my. Panie doktorze, słuchałem tego streszczenia myśli naumanowskiej przez pana profesora i usłyszałem tam trochę takiego przekąsu i ironii, ale może Nauman ma rację. Może faktycznie Niemcy są lepsi od wszystkich w Europie, może, może faktycznie się powinniśmy temu poddać i faktycznie powinniśmy być wdzięczni. Jak, jak to wygląda z w świetle faktów. No, Niemcy w tamtym okresie byli chyba rzeczywiście najbardziej nowoczesnym państwem w Europie i najlepiej zorganizowanym. Więc, więc dlaczego właściwie powinniśmy, czy, czy powinniśmy się buntować przeciwko tej myśli Naumana i odrzucać ją od Może powinniśmy ją przyjąć? Jak pan uważa? Bardzo prowokacyjne pytanie pan zadał. Um. Myślę, że należy wrócić przede wszystkim do początku, tak jak pan profesor powiedział, do sytuacji geopolitycznej, kiedy Niemcy mają e, bardzo dużą chęć dołączenia do tego prawdziwego konc koncertu mocarstw. D doceniają właśnie potencjał Wielkiej Brytanii, e, rosnącej potęgi Stanów Zjednoczonych i roli Rosji. E, e, I cieszą się też, Naumann się cieszy, to widać w tej książce z, z kolonializmu niemieckiego, jest takie stwierdzenie, że. Zarzucano nam, że sobie nie radzimy w koloniach, a tak naprawdę nasza organizacja w koloniach jest bardzo dobra. Opór udaje nam się przełamać, a część ludności kolonizowanej wręcz z nami współpracuje. No Dzisiaj z perspektywy czasu widzimy, jak to wyglądało, przełamywanie tego oporu, że Niemcy płacą teraz odszkodowania Namibii. Za, i, I nazywają swoją politykę ludobójstwem. Tak mówię, tak, tak mówi oficjalnie niemiecki MSZ obecnie. Namibijczycy byli niewdzięczni, nie byli niewdzięcznymi uczniami. Tak, więc to narzucanie swojego, swojej woli niekoniecznie musi się kończyć dobrze, tak jak pokazała historia. A jeżeli chodzi o, o samą koncepcję metal Europy, to Mówimy bardzo dużo o Polsce, ale tak naprawdę z tej koncepcji Naumana wynika także dosyć zawołalowana krytyka także Austro-Węgier jako tego słabszego partnera, że owszem tam są Niemcy, Austriaccy, ale i na przykład czepia się Nauman wręcz dziennikarskiego stylu typowego dla Wiednia, że Wiedeńczycy lubią sobie ponarzekać, że lubią się spotkać w tej swojej kawiarni i, i, i tak bardzo lubią narzekać, I, i że to jest takie mało konstruktywne, że czegoś takiego nie ma nigdzie indziej, a w Wiedniu właśnie jest. I widać już na poziomie nawet tych dwóch organizmów politycznych jakich są Niemcy i Austro-Węgry że Austriacy są tymi gorszymi Niemcami, że oni są tymi słabszymi partnerami, ale jednak partnerami niezbędnymi do tego żeby stworzyć metelopę. Bardzo dużo też uwagi poświęca Naumann Węgrom. Pisze wręcz, że bez Węgier w ogóle ta koncepcja jest niemożliwa, że nasze same organizmy państwowe, czytaj Niemcy i Austria przy czym Austria nie była traktowana jako naród odrębny wówczas prze, przez Niemców, przynajmniej przez Naumana i jego, jego zwolenników. Jednakowoż te Węgry są konieczne, żeby, żeby my tę Europę stworzyć i Nauman zastanawia się właśnie, co będzie z Węgrami, ponieważ sytuacja jest dynamiczna, jest rok 1915 i jest obawa, że Nauman to przewiduje, że może dojść do tego, że ta monarchia austro-węgierska upadnie i wówczas możliwe, że Węgry stworzą niepodległe państwo, więc wówczas będzie konieczne przekonać ich do tego konceptu, ponieważ bez nich to jest, to jest zupełnie niemożliwe. Za chwileczkę oddamy głos Państwu, i być może Państwo macie jakieś pytania związane z. Mam nadzieję, że, że ta rozmowa pobudziła Państwa do, 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 do refleksji, ale zanim jeszcze oddam głos widowni, to chciałem zbliżyć się bardziej do naszych dzisiejszych czasów, żeby zobaczyć związek tej książki ze współczesnością. I powiem tak. Jeśli chodzi o koncepcję Bismarka, pan pokazał jej antecedencje sięgające do Fryderyka II i Katarzyny Wielkiej. Jeśli chodzi o tę koncepcję Bismarckowską, czyli sojuszu z Rosji i na, na tym sojuszu budowania potęgi Niemiec, to widzimy kontynuację późniejszą, jakby kolejne odsłony w, w różnych konfiguracjach. Rapallo, Lokarno, Pakt ribbentrop mołotow Noje Ostpolitik, Willy Brandta, aż do naszych czasów, czyli a, przyjaźń Gerharda Schrödera z Władimirem Putinem. Prawda? A, jak to, jak to przedstawia się, jeśli chodzi o koncepcję Naumana? Czy, czy można zauważyć coś w rodzaju takiej właśnie sinusoidy, że kiedy spadają akcje Bismarcka, to podnoszą się akcje Naumana? Czy widać jakby kolejne odsłony tej koncepcji w, na przestrzeni XX wieku w, przy zmieniającej się koniunkturze? Czy to jest tylko taka, taki błysk? W czasie drugiej, w czasie I wojny światowej i sytuacja taka, taka wyjątkowa. Panie profesorze. Należy zauważyć i pamiętać o tym, że w, właściwie ta koncepcja Naumana, czyli mówimy koncepcja Mitteleuropy, nigdy oficjalnie, w sensie formalnym nie była. E, e, jak gdyby inkorporowana do polityki niemieckiej. Żaden rząd niemiecki, także w czasie I wojny światowej, nie, 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 nie ma w, dokument, w dokumentach takich, takiego określenia, że teraz przystępujemy do realizacji mitel Europy. Natomiast oczywiście ciąg wydarzeń, logika całej tej polityki wskazuje, że oczywiście dążono do realizacji. Natomiast jeżeli w tym takim długim trwaniu, o co pan doktor pyta, czy coś zostało z Naumana. Rzeczywiście zostało przede wszystkim przekonanie w tych różnych odsłonach tej ostpolitik niemieckiej, także tej bliżej naszych czasów, poczynając od, od Willego Branta. To znaczy przekonanie o tym, że Niemcy jak to podchodzą do, jak oni mówią, do tych mniejszych narodów w Europie Środkowej, czy też jak mówią, do nowych. historycznych. Czy też do nowych demokracji, do młodych demokracji, z takiej pozycji właśnie paternalistycznej, takiego przekonania, że, no cóż, my wiemy lepiej, nam, 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 my możemy więcej i wy musicie jeszcze poczekać. Ja mówię tutaj oczywiście upraszczając, ale pewien styl myślenia, też wypowiedzi ważnych ludzi polityki, także mediów niemieckich, o tym świadczy. I drugi wątek, że my Niemcy ponad głowami tych właśnie narodów mniejszych czy też niehistorycznych powinniśmy układać się z Rosją, to znaczy jakiś modus vivendi z Rosją znaleźć. Tak jak Nauman nie skreślał Rosji całkowicie, chciał ją osłabić, ale nie skreślał Rosji, też widział dla niej miejsce we współpracy z Mitteloropą, waga na płaszczyźnie gospodarczej, tak samo jak popatrzymy na logikę ostpolitik chociażby właśnie Wilego Brantan, no to, to jest właśnie to przekonanie, że, że my przede wszystkim my musimy rozmawiać z Rosją, a jeśli chodzi o Rosję, to nie z jakimiś tam zaczątkami społeczeństwa obywatelskiego, tylko z każdorazowym lokatorem Kremla. I to jest właśnie to, no to, to zostało ta, 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 tak. Rozumienie polityki wschodniej, czy też jak to woli do, w odniesieniu do Mitteleuropy, Europy, do Europy Środkowej, to zostało aż do 24 lutego 2022 roku, gdy chodzi o politykę niemiecką. No a potem to rzeczywiście przy dużym współudziale Władimira Putina to zostało zniszczone, ponieważ no Putin nie chciał czekać, rozpoczął wojnę. A gdyby poczeta, poczekał, kto wie, może byśmy byli w zupełnie innej, znacznie gorszej sytuacji, bo te profity, które i Niemcy, i Rosja z tej, tej nowej odsłony, tego zbliżenia, którą, które, których symbolem były te nitki gazociągu na dnie Bałtyku, kontynuowały, no to jak wiadomo Europa Środkowa w tym układzie dosłownie miała być zaduszona tymi, tymi, tymi przedsięwzięciami. Więc w tym sensie jest ta pewna kontynuacja, ale naj, największą widzę w tym, w tym właśnie przekonaniu, że liczy się kultura. To znaczy to, że pewna, nazwijmy to sieć zależności, sieć wpływów kulturowych. Współczesna politologia mówi o tym, o tym soft power, prawda? Że, że to jest ważne, że to nie jest Dodatek, tylko właściwie istota nowoczesnej polityki. Jak popatrzymy na politykę Zjednoczonych Niemiec po 1990 roku w Europie Środkowej, całe te rozgałęzione, nie wiem, no, programy stypendialne, działalność różnych fundacji afiliowanych przy najważniejszych partiach politycznych Bundestagu. Uwaga, jest fundacja imienia Friedricha Naumana. Która jest afiliowana przy partii liberalnej FDP, która jest zresztą dzisiaj częścią koalicji rządowej, no to widać wyraźnie, że ten wzorzec, to znaczy to przekonanie, że my Niemcy musimy odłożyć na bok brutalną hard power, tylko musimy skoncentrować się na soft power, no przy oczywiście zmienionych okolicznościach, zmienionej Europie i zmienionych Niemczech, ona jest jednak kontynuowana. Czyli jeżeli byśmy powiedzieli, że w największym skrócie różnica między koncepcją Bismarcka a Naumana polega na tym, że Bismarck traktował Europę Środkową jako strefę zgniotów, w której społeczności zamieszkujące, populacja zamieszkująca to terytorium jakby nie ma nic do powiedzenia. Nauman podejmuje greby także z tą populacją to można by powiedzieć, że sytuacja po 1989 roku jest taką trochę mieszanką Bismarcka i Naumana, prawda? Znaczy Niemcy są przyjazne Rosji i Rosja jest głównym partnerem geopolitycznym, ale populacja w strefie zgniotu jest traktowana z pewnymi pozorami podmiotowości, tak można je powiedzieć. Zgadza się z tym, że jest, jeden, jest jedna zasadnicza różnica, bo też tutaj trzeba pamiętać, rok 1915 to jest trwa pierwsza wojna światowa, ale to jest wojna światowa jeszcze, można powiedzieć, Europejczyków. Ameryka wchodzi do wojny w 1917 roku. I teraz w tej całej układance, w tej strategii, no właśnie, Mittel Europy, ta analogia byłaby rzeczywiście bardzo łudząca, gdyby właśnie nie ten nowy czynnik w postaci amerykańskich interesów, jak to woli globalnych, mocarstwowych, czy też imperialnych, to widać wyraźnie też po tym, co działo się czy dzieje się po 24 lutego 2022. To znaczy, no, eksperyment myślowy, prawda? Co by było, ja wiem, no, gdybanie herecję teraz wypowiadam jako historyk, no ale co by było, gdyby Ameryki w Europie w sensie obecności politycznej i wojskowej nie było? Już mieliśmy taki ten okres po 1919 roku, kiedy Senat Amerykański nie ratyfikował Traktatu Wersalskiego, Ameryka wycofała się w sensie politycznym, wojskowym z Europy co się stało? Wiemy, co się stało po 14 latach w, w Niemczech dochodzi do władzy Adolf Hitler z całą tko, fatalną konsekwencją dla Europy Środkowej i Wschodniej. I teraz gdyby nie było Ameryki w Europie teraz, nie by, gdyby nie było tej decyzji Waszyngtonu o, to, o tym, że nie odpuszczamy, no to y, cała ta strategia mitel Europy w nowej wersji we współpracy z Rosją Putinowską, prawdopodobnie byłaby kontynuowana, tylko właśnie jest ten nowy czynnik w postaci. Interesów, interesów amerykańskich, które oczywiście mają na względzie też globalną grę z Chinami, no to jest zupełnie inny już świat, ale to jest właśnie w przypadku nas, naszej części Europy, to jest ten, ten czynnik, który, którego Naumann jeszcze nie brał pod uwagę, ponieważ to był rok 1915, kiedy ta książka ukazała się na rynku. Po 1989 roku po, pojęcie mitel Europy weszło do. Polskiego dyskursu publicznego. Sam pamiętam, jak Bronisław Geremek, no jeden z głównych autorytetów, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, i taki właśnie charyzmatyczny mastermind elity polskiej, wypowiadał się wielokrotnie, używał tego określenia Mittele Europa" w takiej bardzo pozytywnej konotacji, w takim bardzo pozytywnym znaczeniu. Czy i Pamiętam wiele takich tekstów, zresztą nie tylko pisanych przez, przez Polaków, ale, ale też Czesi dużo pisali o Mitteleuropie. Europie. Zastanawialiśmy się właśnie, jakie zajmujemy miejsce, ale nie było tego kontekstu no, jednak pewnej dominacji i podległości. Jakby ta relacja dominacji i podległości była wyrugowana z, z kontekstu z semantyki tego słowa. Czy, czy sądzicie panowie, że, że ma to jakiś związek z faktem, że, że ta książka po prostu nie była przetłumaczona na polski, że Polacy, polskie elity po prostu nie znały tej książki, nie znały myśli Naumana? I to jest jedno pytanie, a drugie pytanie, dlaczego? Dlaczego 100 lat musimy czekać, musieliśmy czekać na to, żeby, żeby tak podstawową książkę... Najważniejsze, o najważ, napisaną przez, yy, yy, przez myśliciela, reprezentującego naszego najważniejszego zachodniego sąsiada, yy, nie wydawano w Polsce. No, yy. Pytanie do obydwu panów: z czego wynika ta ignorancja? Czy, czy ta ignorancja jest, jest wyrazem właśnie jakiegoś? jakiejś niższości cywilizacyjnej Polaków, którzy nie potrafią zadbać o własną, o własną myśl strategiczną i o własne rozumienie tego, czym są kim są w świecie otaczającym. Przypominam sobie taką, tak, tak, takie wydarzenie w 2017 roku. To było 70-lecie decyzji międzysojuszniczej Rady Kontroli Niemiec, o rozwiązaniu, o, o, o końcu państwa pruskiego. W 1947 roku alianci, wszyscy i sowieci, i Amerykanie, i Brytyjczycy, i Francuzi podjęli decyzję wspólnie o końcu państwa pruskiego. No i pomyślałem sobie, że w związku z tym zaproponuję artykuł dla jednego z tygodników opinii, tak to nazwijmy. I redaktor, który zazwyczaj się ze mną kontaktował, mi odpowiedział, że a wie pan, panie profesorze, to, no, to nie jest ciekawy temat dla naszych czytelników. No ja mówię, no ale Prusy, wydaje, wydaje się, że powinien być ciekawy. No tak, ale nie, nie, wie pan, to nie. No I to, to pokazuje pewien stan, stan umysłów, to znaczy... I oczywiście można się zastanawiać, dlaczego tak jest. W dużej mierze pewno to, co pan doktor przed chwilą powiedział, odgrywa tutaj ważną rolę. To znaczy, że my nie mieliśmy do tej pory w polskim obiegu też naukowym, kulturowym, no właśnie takich dzieł, takich książek przetłumaczonych w całości. Tak jak Mitel Europa Naumana, tak jak na przykład też wspomniane te wspomnienia od Tona von Bismarka, Gedanken Luterungen. Tekst, dzienniki to Bessellera to też. Dzien, dzien, no, więc to są, to są rzeczy, które, czy książka na przykład Fritza Fischera o, o, o genezie pierwszej wojny światowej. Która do dzisiaj jest przedmiotem ożywionych dyskusji u naszych zachodnich sąsiadów, a to, to jest jak gdyby ten, no, tak zwani profesjonalni historycy, którzy, którzy zajmują się Niemcami i zdarza się im znać język niemiecki, czytają te, te książki, ale, ale tak zwana szeroka publiczność, opinia publiczna zainteresowana Niemcami, relacjami polsko-niemieckimi, a nie dysponująca dostępem do tych, do tych dzieł. Nie wie, nie zna I, i, i tutaj rzeczywiście jest jeszcze dużo rzeczy do nadrobienia. No ale z drugiej strony jest chyba też coś takiego, że w części polskich elit takie przekonanie, właśnie nazwijmy to, że ta niemiecka filozofia idealistyczna, właśnie takie swoje piętno odcisnęła na nich. To znaczy, ja mówię w, pewnym, pewnym, w pewnej przenośni, to znaczy pewien znaczy, taka odczuwalna zależność kulturowa od Niemiec w części polskich elit jest bardzo żywa. Często odwołuje się do tego przykładu z 2011 roku, jak, jak w, w czasie kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu prezes Prawa i Sprawiedliwości, opierając się zresztą na doniesieniach prasy niemieckiej. No, no Stwierdził, że być może w biografii kanclerz Angeli Merkel są jakieś niewyjaśnione karty związane z jej NRD-owską przeszłością, podróżami do Związku Sowieckiego. O tym praca niemiecka też pisała. No i podniosło się larum, i nawet był list zbiorowy wszystkich prawie z wyjątkiem pani Fotygi wszystkich prawie polskich ministrów spraw zagranicznych w obronie dobrego imienia. Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. No, to, pokazuje, to, to pokazuje pewien stan umysłu, prawda? I oczywiście tego typu wypowiedzi, nie wiem, pana Bodnara i, czy, czy, czy innych przedstawicieli polskiego wymiaru sprawiedliwości w Niemczech można mnożyć, ale to pokazuje pewien stan zależności. To znaczy, właśnie ten, ten, ten uznania, uznania, teraz też mówię w pewnym skrócie, uznania, nad sobą zwierzchności Kanta i Hegla, to znaczy tego właśnie, tego co, do czego Nauman dążył, że my Was nie będziemy brutalnie tak jak na dzieci wrzesińskie w 1901 roku wbijać pałką e, e, to konieczność nauczania się, nauczenia się języka niemieckiego, a my, my, my sprawimy, że Wy będziecie myśleć tak jak my chcemy. I to w niektórych segmentach naszych. Elit, niestety, to, to myślenie także pokutuje. Być może nawet to jest, to jest najistotniejsze, bo można dać polskie tłumaczenie Mitterrand Europy i wspomnień Bismarka. Jeżeli ktoś myśli, że no i tak nasi zachodni sąsiedzi wiedzą lepiej, bo są dojrzałą demokracją i mają takie doświadczenia w zakresie praworządności sięgające roku 1949, to z pewnością mamy się czego uczyć. Panie doktorze. Jeszcze można by dodać moim zdaniem drugi powód. Tutaj wydaje mi się, że pewną rolę odgrywają też stereotypy i, i, i negatywne i pozytywne. I wśród nich obecność Prus jest znikoma. To znaczy według badań Polacy, jeżeli mają negatywny stereotyp Niemca, to jest to Niemiec nazista przede wszystkim, to jest sprawca Holokaustu, sprawca zbrodni. To jest taki militarysta, ale ta pamięć o Prusach myślę, że, że jest na zupełnie dalszym biegunie tych, tych, tych rozważań. Wśród stereotypów pozytywnych no to funkcjonuje to przekonanie, że to jest naród bardzo zaawansowany technicznie, nowoczesny, o świetnej gospodarce, co też jest dosyć no, nie, nie, nie zawsze zgodne z prawdą, tak to ujm ujmijmy. I to zainteresowanie chyba starszą historią, czyli powiedzmy przed II wojną światową, wydaje mi się, że jest też dosyć małe. I w samych Niemczech nawet. Alajda Asman, która jest jedną z takich czołowych badaczek niemieckiej pamięci, stwierdziła, że, że niemiecki dyskurs historyczny jest skompresowany do, do, do lat 33-45. Że ilość publikacji, ilość wszelkich wydarzeń naukowych poświęconych historii Niemiec że większość tych wydarzeń dotyczy właśnie tego narodowego socjalizmu, a mniej się pamięta o tych wcześniejszych, wcześniejszych epokach. Dobrze. Proszę Państwa, macie Państwo szansę teraz na zadanie pytania naszym gościom. Być może ktoś chciałby się podzielić swoim komentarzem, jakąś refleksją. Nie będę na Państwu wymuszał aktywności, broń Boże. To w takim razie już ponieważ czas jest nieubłagany i, i będziemy zaraz kończyć naszą rozmowę. Ja jeszcze korzystając z okazji, że, że, że Państwo nie zadajecie pytań, chciałem swoją ciekawość, zadowolić. I chciałem zapytać Pana, Panie Profesorze, czy ma sens takie powiedzenie, że w jakimś sensie myśl Bismarka rozpadła się na dwie koncepcje, znaczy po Pierwszej wojnie światowej, jakby były dwie reakcje na, na ten testament Bismarka, jeśli chodzi o stosunek do Polaków. Bismarck Chciał germanizować, widzieliśmy film Bajona, który to doskonale pokazuje. Chciał germanizować, czyli chciał po prostu wybić Polakom polskość z głowy, chciał Polaków nauczyć niemieckości i zrobić z nich takich janczarów niemieckich. No, Naumann zaproponował podjęcie pewnej gry, to znaczy pozostawienie Polakom, pewnego obszaru wolności czy pozorów wyboru kulturowego, ale drugim, drugim by także drugą odpowiedzią na, na tę porażkę polityki bismarkowskiej był Hitler, była Mein Kampf, gdzie Hitler powiedział, tam stosunkowo niewiele miejsca poświęca w Mein Kampf Polakom, ale wyraźnie pisze o jednej sprawie, właśnie Bismarck się mylił. Kulturkampf się nie udało, nawet jeżeli Polacy zapomną języka polskiego i będą mówić po niemiecku, to będą nas nienawidzieć i wtedy dopiero będziemy mieli kłopot, bo w, w ciele naro narodu niemieckiego będziemy mieli wrogów, którzy będą przeciwko nam knuć w naszym języku i by tak rzec, odpowiedzią na to jest po prostu eksterminacja, to znaczy sprowadzenie Polaków do pozycji podludzi. Czyli można by powiedzieć w tej, w tej gradacji paradoksalnie Bismarck dawał nam największą szansę, bo chciał nas uszlachcić, chciał nas wznieść do poziomu Niemców, zapraszał nas do niemieckości. Naumann mamił nas Także z pozorem, pozorem polskości, która będzie spętana tym, tymi warunkami możliwości myślenia. Prawda? Znaczy będziemy myśleli po polsku, będziemy się porozmawiali po polsku, ale będziemy myśleli kantem i heglem, a nie trentowskim i Cieszkowskim. Natomiast Hitler po prostu chciał nas wymordować. Czy, czy, czy ta gradacja ma jakiś sens, czy, czy jakoś inaczej pan profesor to widzi? Mein Kampf Hitler wprost pisze, że błąd polegał Rzeszy Cesarskiej i wcześniej Prus na tym, że chciano germanizować ludzi, podczas gdy trzeba germanizować ziemię. I, i to, jest, to jest rzeczywiście zmiana paradygmatu, prawda? I jest rzeczywiście. Wśród tych błędów wyliczanych przez Hitlera w Mein w dawnej Cesarskiej Rzeszy, no jeden z poważniejszych to jest to, ta spolegliwość wobec Polaków w czasie wojny, w czasie tej Wielkiej Wojny, czy w czasie I wojny światowej. I tego błędu nowe narodowo-socjalistyczne Niemcy nie popełnią, zapowiadał Hitler i jak wiemy, yy, słowa dotrzymał. Yy, bo trzeba pamiętać, że strategiczny, zasadniczy cel Hitlera. To, był, to było zdobycie przestrzeni życio życiowej lebensraumu, a tak naprawdę nie tyle dla Niemców, co dla nordyków, dla czystych, rasowo wyselekcjonowanych nordyków. Oczywiście Niemcy byli tutaj najważniejsi, no ale jak wiadomo, chociażby los dzieci za pokazywał innych Pol z innych części Polski pokazywał, że przy odpowiedniej selekcji, naukowo według naukowych procedur przeprowadzonych ten nordycki element można wzbogacić tak żeby ci uczestnicy beneficjenci tego nowego imperium czystego rasowo byli można powiedzieć jak, jak obejmowali jak największą liczbę właśnie wyselekcjonowanych nordyków i to jest to jest właśnie to to jest zupełnie inny świat myśli niż świat Bismarka, trzeba pamiętać, że tak naprawdę strategicznym celem Bismarka było rozbicie narodu polskiego na te tak zwane dwa narody. Bo on to nawet publicznie mówił że w parlamencie, że polska szlachta no i duchowieństwo to jest właściwie trzeba ich na straty spisać. To nie znaczy, że eksterminować, natomiast należy skoncentrować całe wysiłki państwa pruskiego. Także w wymiarze kulturowym, żeby stworzyć z chłopów polskich, lojalnych, polskojęzycznych, poddanych króla pruskiego. W ten sposób stworzyć te dwa narody polskie, rozbić na trwale ten naród, tak żeby nie był w stanie już potem odzyskać czy w ogóle mieć aspiracji niepodległościowych. Natomiast w żaden sposób przy całej tej nawet brutalności tych, tych słowa, które on. Nieprzypadkowo w prywatnej korespondencji do swojej siostry y, y, zawar o tym biciu Polaków jak wilka. On, no oczywiście przy całej tej brutalności bismarkowskiej polityki to nie była polityka w żaden sposób ludobójcza, tym bardziej ta wizja Naumana nie była, nie była jakąś strategią obliczoną na stworzenie imperium w myśl czy, czy z użyciem ludobójstwa, to dopiero totalitaryzmy. Dwa w sensie chronologicznym, pierwszy bolszewicki i drugi narodowo-socjalistyczny. Nieprzypadkowo Hitler przy całej nienawiści do bolszewików, jak mówił do Żydokomuny, no jednak podziwiał, to, że to państwo nowego typu, które stworzył Lenin, uczyniło z terroru, masowego terroru, zwyczajny instrument rządzenia. To dla niego było rzeczywiście, to, to był, on, on wielokrotnie mówił, że to, to, to mu imponowało i to miała być droga do stworzenia nowej mitel Europy i Europy Wschodniej w wydaniu narodowo-socjalistycznym. To już zupełnie na koniec pytanie do obu panów. Czy jesteśmy świadkami tworzenia Mitteleuropy, Europy? Czy, czy, czy ta Europa federacyjna, która, do, której zmierza, do której zmierza przywództwo brukselskie, przypomina jakoś koncepcję naumanowską? Czy, czy to jest nieuprawnione, nieuprawniona analogia, panie doktorze? Naumar w jednym z ustępów książki zaznaczył, że w jego mytel Europie jest poszanowanie dla wewnętrznego porządku prawnego państw, które będą tworzyć tę mytel Europę. Dla, jest tolerancja porządku prawnego i zwyczajów. E, niestety to jest takie jedno krótkie zdanie, które zawarł, i, i, i nie rozwinął. Należy sobie w, w obliczu dzisiejszych. Decyzji podejmowanych przez różne instytucje unijne. Zadać pytanie, na ile to jest tolerowane, szanowane, a na ile, a na ile jest to odejście od tego, od tej koncepcji Naumana. Ponieważ mamy integrację owszem, ale to tolerujemy dzisiaj można powiedzieć praworządność krajów członkowskich, tak? Więc będzie to temat na pewno, nad którym można debatować. Panie profesorze. Budowanie sieci wpływów niemieckich, bazujących przede wszystkim na, 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 na instytucjach kultury szeroko rozumianych, tu już o tym wspominałem, te szeroko rozgałęzione różne programy wymiany, stypendialne, transgranicznej współpracy, działalność fundacji otwierających biura we wszystkich państwach Europy Środkowej, od Talina po, po, po Chorwację i inne państwa zachodnich Bałkanów, no to to pokazuje wyraźnie, że, że jest ta logika w tym, która była rdzeniem koncepcji Naumana. Chcę powrócić do początku naszej rozmowy, że słowo kultura i w ogóle kultura nie była traktowana przez Naumana jako dodatek do budowy wpływów. Wojskowych, politycznych, gospodarczych, tylko wpływy wojskowe, polityczne i gospodarcze miały być konsekwencją dominacji Niemiec w sferze kultury. I teraz, jeżeli ten wzorzec postaramy się przyłożyć do tego, co widzimy obecnie, jak Niemcy, przecież nikogo nie germanizując, budują swoją sieć różnych zależności, wpływów, czy to w Polsce, czy w Czechach, czy nie wiem, w państwach. No To widać wyraźnie, że ta logika, którą, czy pewna koncepcja, którą kryje się na kartach książki Naumana, ona jest kontynuowana. Ja nie mam gwarancji, że w Urzędzie Kanclerskim ktoś codziennie wertuje Naumana i, 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 i briefuje kanclerza Scholza, co dzisiaj przeczytał i jak to należy zastosować, ale pewne wzorce jednak warto przynajmniej w ciągu kilkunastu lat to, co Niemcy robią w odniesieniu do Europy Środkowej na polu kultury, zestawić z tym, co proponował Nauman. Ciekawe, ciekawe czy Antonio Gramsci czytał Naumana, bo to, co pan powiedział teraz na koniec bardzo mi przypomina właśnie pewną koncepcję przewagi nadbudowy nad, nad bazą w rewolucyjnej koncepcji Gramszczego, jeśli chodzi o o y, interpretację myśli Karola Marksa. A pytanie jest, czy Spinelli czytał nam? <laughs> y, proszę Państwa, y, kończymy na tym naszą dyskusję. Mam nadzieję, że y, pobudziła Państwa do, do refleksji. Dziękuję Państwu za y, wytrwałość w śledzeniu meandrów tej, tej rozmowy. Dziękuję moim miłym gościom i zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w ramach cywilizacji na ławie oskarżonych za miesiąc. Dziękuję bardzo.